Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Dziś pokażemy film niezwykły, opowiadający o festiwalu w Jarocinie. Został on nakręcony przez ekipę policyjną, która udawała ekipę Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak długo i od kiedy właściwie organa bezpieczeństwa interesowały się Jarocinem, festiwalem muzyków rockowych, czy szerzej subkulturami młodzieżowymi? Mówiąc szerzej, to oczywiście interesowała się od zawsze, tak? Interesowała się i subkulturami, grupami młodzieżowymi, tymi, które mogły być postrzegane jakoś tam opozycyjne wobec władzy. Natomiast jeżeli chodzi o sam festiwal w Jarocinie, to ta inwigilacja, no możemy to śledzić głównie na podstawie dokumentów, które się zachowały i zapisów tam się znajdujących, więc wiemy, że był zabezpieczany operacyjnie. To pisano w tej nowomowie esbeckiej od roku 81. Natomiast nie zachowały się z tego okresu żadne dokumenty, które mogłyby pokazywać dokładnie, jak ta inwigilacja wyglądała. Pierwsze zachowane dokumenty to jest rok 83. One mają charakter taki, powiedziałbym, raczej porządkowej obserwacji, no nie mającej na celu takiego typowego działania operacyjnego, które ma, nie wiem, rozbijać środowisko, jakoś bardzo je infiltrować, ale śledzić je na zasadzie zachowania pewnych zasad bezpieczeństwa, wykroczeń, czy nie następuje jakieś złamanie prawa. A o takiej intensywnej inwigilacji festiwalu możemy mówić od roku 86, kiedy jego to wspomniane zabezpieczenie operacyjne przeszło w ręce Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kaliszu. Wcześniej zajmował się tym Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Jarocinie, więc od roku 80 sporządzane są zbiorcze raporty, wysyłane do ministerstwa, przygotowany jest plan działań operacyjnych, więc rok 86 dla festiwalu jest taką cezurą, kiedy i festiwal się zmienia, to też trzeba powiedzieć, i zainteresowanie służby bezpieczeństwa i władz jest większe, jeśli chodzi o tę imprezę. Młodzież, która stanowiła znakomitą część publiczności Jarocina, stanowiła jednocześnie często najbardziej radykalną część opozycji antykomunistycznej. Takie organizacje jak Federacja Młodzieży Walczącej czy Niezależne Zrzeszenie Studentów częstokroć były o wiele bardziej radykalne w swoim antykomunizmie niż Podziemna Solidarność, niż te struktury, nazwijmy je, dorosłe. Jak te takie organizacje jak FMW czy Niezależne Zrzeszenie Studentów były inwigilowane, jak je rozpracowywano? No, inwigilacja tych grup nie różniła się zasadniczo od tego, co robiono, jeśli chodzi o organizacje dorosłe, powiedzmy w cudzysłowie. To też była inwigilacja w postaci wprowadzania tajnych współpracowników, działań dezintegracyjnych, działań, które miały za zadanie, nie wiem, skłócić dane środowisko, a tymczasem tym samym spowodować, że ono ograniczy bądź zaprzesta w ogóle działalności. To są pewne represje i szykany w stosunku do przywódców. No akurat w przypadku młodzieży szkolnej to było dość łatwe, tak? Zagrożenie usunięciem ze szkoły. No wiemy o rozmowach prewencyjnych, kiedy wzywano nie samych zainteresowanych, ale na przykład rodziców, żeby wpłynęli na te osoby. No powiedział pan prawdę, oczywiście, że no, chociażby Federacja Młodzieży Walczącej, mówimy o stanowisku dość radykalnym, w związku z czym im bardziej to jest stanowisko radykalne i antykomunistyczne, tym większe zainteresowanie służby bezpieczeństwa i w ogóle całego aparatu represji. Więc te działania były intensywne, były podejmowane i w stosunku do tych grup
odwołujących się do polityki, czy jawnie opozycyjnych, także do tych subkulturowych, chociaż trochę w mniejszym stopniu, bo władza częściej ingerowała, interweniowała tam, gdzie pojawiała się polityka, gdzie pojawiała się jasna deklaracja pewnej opozycji, a nie tylko opozycja taka, powiedzmy, o charakterze, nie wiem, kulturowym, obyczajowym, związanych z subkulturami. Ale ta opozycja antysystemowa tak naprawdę w dużej mierze była tworzona przez młodzież, bo począwszy tak naprawdę od wydarzeń marcowych 1968 roku poprzez śmierć Stanisława Piasa. I powołanie Studenckiego Komitetu Solidarności. Wreszcie sierpień 80 roku został też zrobiony przez ludzi stosunkowo młodych robotników. Mm-hmm. I później młodzież też już w podziemiu po wprowadzeniu stanu wojennego stanowiła dość istotną część opozycji. I ta, mam wrażenie, ich opozycyjność antysystemowa też czasami łączyła się z przynależnością do jakichś subkultur, bo SKS w dużej mierze, jak oglądamy dzisiaj zdjęcia, no to stanowili ówcześni hipisi. A jeżeli oglądamy zdjęcia z koncertów na przykład w Jarocinie czy w innych miejscach, to widzimy, czy jeżeli słuchamy tamtejszej, tam ówczesnej muzyki, to bardzo często słyszymy, że ten sprzeciw antysystemowy ma również wyrażenie w tekstach piosenek, w tekstach tych, które były śpiewane ze scen. Takie grupy jak Brygada Kryzys, czy nawet Republika, czy Perfekt w latach 80. urosły do rangi zespołów kultowych właśnie między innymi przez swoją opozycyjność, czy grupy muzyczne były w jakiś sposób inwigilowane? Zacząłbym od pierwszej części tego pytania. Znaczy, wydaje mi się rzeczą dość oczywistą, że ludzie, którzy gdzieś tam marzyli o wolnym świecie, związani byli właśnie z tym, co działo się na Zachodzie, z tą kulturą rockową, szeroko pojętą, skąd kulturą, no też w sposób oczywisty byli opozycyjni do tego, nie wiem, zakłamanego, opresyjnego systemu, który w Polsce funkcjonował. W związku z tym w oczywisty sposób byli także przeciwko niemu i to musiało się wiązać z rzeczą absolutnie oczywistą. Natomiast no, z tym zasadniczym pytaniem jest pewna trudność, ponieważ nie znaleźliśmy przykładów ewidentnych takich prób ingerencji w działalność zespołu, prób werbunku wewnątrz grup muzycznych, takiej ścisłej inwigilacji tego, co działo się wewnątrz grup. Raczej była to obserwacja środowisk, obserwacja określonych imprez muzycznych, festiwali, chociaż z tym też jest krucho, jeśli chodzi o zachowane dokumenty i trudno na tej podstawie dość wnioskować. Częstsze działania to raczej kontakt z zespołami, z artystami i jakaś próba wykorzystania ich propagandowego na imprezę chociażby ZSMP. Na imprezę, gdzie w Pałacu Kultury miała być sławiona przyjaźń ze Związkiem Sowieckim, gdzie zespół Manam na przykład odmówił występu, jeśli chodzi o te zespoły oficjalne, powiedzmy. Zespół Brygada Kryzys, jak opowiadał mi podczas rozmowy przy pracy na albumie o Jarocinie Robert Brylewski. Był kiedyś namawiany do napisania hymnu ZSMP. I to nie jest żart, więc muzycy oczywiście odmówili, mieli z tego spory ubaw, ale takie działania były i tak działalność tych zespołów postrzegali, czy to funkcjonariusze MO, czy Służba Bezpieczeństwa. Myślę, że taka inwigilacja nie była im o tyle potrzebna, czy wejście w głąb, że oni do końca rozumieli te zespoły, o czym one śpiewają, co to jest za nurt, o tym świadczy chociażby ten treść dokumentów jarocińskich, tak? I ich to nie interesowało. Ich interesowała ta zewnętrzna forma, kiedy oni gdzieś wychodzą dalej, mają jakiś wpływ na zachowania młodzieży, na politykę. Wtedy tak. I próbowali jakby no, kreatywnie podejść do sprawy i mieć na to wpływ, co te zespoły, co ci artyści przekażą młodym ludziom. A jak sobie ci muzycy, ci artyści radzili z cenzurą? Bo wówczas również występy, a to jak wiadomo, cenzura to był główny urząd kontroli widowisk i publikacji widowisk, a widowiskiem była niewątpliwie impreza w Jarocinie. A ja pamiętam, że część tych tekstów była bardzo antysystemowa.
Tekst napisany przez kult, przez Kazika, był tekstem Polska mieszka w Polsce, który był odbierany w sposób jednoznacznie polityczny, a publiczność bardzo często zmieniała teksty piosenek, śpiewając razem z zespołem. Takim najbardziej znanym, znaną zmianą to była chyba zmiana jednego z hymnów Perfektu, który brzmiał, którego tytuł brzmiał Chcemy być sobą, a który publiczność zamieniała na Chcemy być ZOMO. Nie bój się tego Jaruzelskiego, tak, też tego typu zmiany. No oczywiście to są też jakby dwa aspekty tego pytania. No pierwsze to jest cenzura dotycząca wydawnictw, kiedy trzeba było coś nagrać i ona wtedy była bardzo skrupulatna, nawet bym powiedział przesadna. Cenzorzy byli przesadnie ostrożni, żeby nie przepuścić czegoś, co byłoby nieprawomyślne, za co byliby rozliczeni przez swoich decydentów. Podpisywali się pod tym, że wyrażają zgodę na nagranie jakiejś płyty, utworu, wydania książki. Inaczej wyglądała sytuacja na koncertach. Tutaj powiedziałbym, że nie było jakichś określonych reguł, jeśli chodzi o chociażby Jarocin. Od 1985 roku pojawili się tam cenzorzy. Oni nie słuchali, czego śpiewają, co śpiewają zespoły w trakcie koncertów. Oni przychodzili wcześniej i prosili o teksty na piśmie. Te teksty przekazywał im Walter Chełstowski, a później zespoły zazwyczaj grały to, co chciały. Co zresztą wiemy z jakichś zachowanych materiałów, te wszystkie antysystemowe teksty były śpiewane. Po festiwalu samym nie pojawiały się jakieś komentarze. W 1986 roku w relacji czy sprawozdaniu Służby Bezpieczeństwa jest zapis, że stwierdzono jedno wykonanie utworu poza cenzurą, no co jest rzeczą kuriozalną, ponieważ tam ogromna ilość tekstów była antysystemowych. Myślę, że zespoły nie przejmowały się tym, co cenzorzy skreślili. One po prostu śpiewały swoje teksty w niezmienionej formie. Rozmawiałem też podczas pracy nad albumem z kilkoma różnymi muzykami, zespołu z Deserter, którzy mieli chyba najostrzejsze teksty, nie zmieniali nic w swoich utworach. Cenzorzy, trzeba pamiętać, że to była trzydniowa, nieraz dłuższa impreza z całonocnymi koncertami praktycznie. Ten cenzor, który stał wśród tłumu, nie zawsze wyłowił ten tekst. Często był spajany alkoholem, o ile mi wiadomo, to również była metoda na to, żeby jego czujność osłabić. Więc takie szukanie furtek, takie metody nieoficjalne, bym powiedział, również funkcjonowały. Jeżeli byłyby ślady wykonania większej ilości utworów poza cenzurą, to w jakiś sposób też byłoby znak, że on źle wykonał swoją pracę. W związku z czym wolał napisać, że on ocenzurował takie i takie teksty na festiwalu, było wszystko w porządku. Nic poważnego się nie stało. No poszło to w eter, nikt tego gdzieś tam nie zarejestrował też, żeby ten cenzor mógł być z tego rozliczony. I chyba tak się to działo, tak? Niejako troszkę z rozpędu. Są pojedyncze przypadki interwencji, kiedy cenzor zaobserwował na próbie przed koncertem. Chociażby zespół Immanuel miał taki utwór z tekstem niepotrzebny CIA, niepotrzebny PZPR. I wtedy pojawiła się interwencja, że, bo to już była bezpośrednio wymieniona partia z nazwy, jedynie słuszna. W związku z czym interwencja była, zespół nie wystąpił na scenie głównej i miał później kłopoty. Często istnieje taka opinia, że festiwal w Jarocinie, ale też inne elementy kultury muzycznej, na przykład radiowa Trójka, która promowała polskiego rocka, w gruncie rzeczy były inicjatywami sterowanymi, mającymi właśnie na celu skanalizowanie antysystemowości młodzieży, antysystemowości subkultur. Czy coś o tym wie? Nie wiemy o tym nic z dokumentów, tak? Nie wiemy o tym nic, jeśli szukalibyśmy pewnych założeń, jaka władza sobie przyjęła i znaleźlibyśmy na piśmie dowód na to, że oni tak traktowali, czy to listę przebojów programu trzeciego, czy festiwal w Jarocinie, czy jakąkolwiek inną imprezę. Do tego się nie przyznawali. Decydenci ówcześni Kulturmix, z którymi też przyszło mi rozmawiać, Kazimierz Żygulski, Józef Teichmann. Którzy,
obserwowali w jakiś sposób te imprezy, czy to, co dzieje się w kulturze, twierdzili, że być może tak, być może władza tak to postrzegała, ale raczej w momencie, kiedy te imprezy, te audycje już funkcjonowały. Natomiast celowa inspiracja po to, żeby stworzyć taki kanał bezpieczeństwa, nazwijmy to, raczej jest wykluczana. Myślę, że wentyl bezpieczeństwa jako taki bardziej dotyczył tych zjawisk oficjalnych. Ten cały boom muzyczny, który pojawił się w mediach, właśnie lista przebojów programu trzeciego, programy telewizyjne, one mogły służyć jako wentyl bezpieczeństwa także ze względu na taką swoją i popularny charakter i pewną masowość. Uważam, że festiwal w Jarocinie nie spełnia tych kryteriów, przede wszystkim ze względu na to, że był taką imprezą niszową jednak. To dzisiaj mówimy o nim jako coś, o czym wszyscy pamiętamy, znamy. Ja pamiętam ten okres, u mnie na osiedlu była jedna osoba, która słuchała takiej muzyki, w szkole druga. To była impreza dla wtajemniczonych do pewnego momentu. W związku z tym traktowanie jej bardzo szeroko, jak duży wentyl bezpieczeństwa, jakieś ujście jakichś emocji, jest pewnym nieporozumieniem, moim zdaniem. Podobnie jak ze względu na charakter taki kontrkulturowy, tak? Niepopularny dość tej muzyki, która nie docierała do jakiegoś bardzo szerokiego grona odbiorców. No i oczywiście na jej antysystemowy charakter i wymowę, która powodowała, że jak mawiał Walter Chełstowski, ludzie wyjeżdżali z Jarocina zarażeni wolnością, więc dlaczego to mówić o jakimś wentylu bezpieczeństwa, więc bardziej jako taki traktowałbym to, co działo się na początku lat 80. w mediach zespołu Lady Punk, oddział zamknięty, Lombard i tak dalej, i to wszystko, co działo się oficjalnie w muzyce. Jarocin przez lata 80., chociaż był imprezą niszową, jak pan powiedział, był imprezą również kultową dla wielu środowisk. W roku 1990, tym roku, który ukazuje film, który zaraz wyświetlimy, był imprezą przeżywającą już duży kryzys. Co było powodem tego kryzysu i jaką rolę wtedy w 90 roku pełnił Jerzy Owsiak, którego bardziej słychać na tym filmie niż widać? Festiwal zaczął chylić się upadkowi już chyba gdzieś około 88 roku. Myślę, że organizatorzy nie mieli pomysłu na to, co zrobić w sytuacji, kiedy dla takiego właśnie bardzo zbuntowanego festiwalu zabrakło troszkę tej pożywki, którą był system, ten opresyjny system, w jakim on funkcjonował. On oczywiście notorycznie przeszkadzał w rozwoju artystycznym, przeszkadzał w organizowaniu koncertów, ale jednocześnie ten bunt przeciwko i systemowi, i bunt kontrkulturowy, który wówczas obserwowaliśmy w Polsce wśród tych zespołów, one jakoś się zespalały i tworzyły pewną całość. Kiedy zabrakło tego ostrza antysystemowego, kiedy wszystko powoli było wolno, troszkę i publiczność się zagubiła, troszkę nie wiedziała, czego tam oczekuje. I organizatorzy, którzy chyba w pewnym momencie pomyśleli, że stworzą po prostu zwykły rockowy festiwal, a to okazało się też złym pomysłem, bo nie tego oczekiwała publiczność, że ona dalej chciała festiwalu takiego kontrkulturowego. I te nieporozumienia na linii organizatorzy, publiczność, ta radykalna publiczność ortodoksyjna, nazwijmy to punkowa, doprowadziły do upadku festiwalu, moim zdaniem. Taki brak koncepcji również na jego kontynuowanie. Myślę, że podobne podejście miał Jerzy Owsiak, który był organizatorem festiwalu, czy konferansjerem i współorganizatorem chyba w roku 90, wcześniej od 88 roku z Towarzystwem Przyjaciół Chińskich Ręczników. Bodajże tak się to nazywało, tam funkcjonował, raczej traktował tę sprawę bardziej zabawowo, bardziej w kierunku właśnie normalnego festiwalu dla pogodnej młodzieży, która przyjeżdża się tam troszkę rozerwać, a nie taki mocno zbuntowany festiwal. To zresztą słuchać w pewnych wypowiedziach, no również dość, tamtą stronę. Tam jest dość kontrowersyjna wypowiedź, czy scena w ogóle w tym filmie, kiedy Jerzy Owsiak w wulgarnych słowach obraża publiczność, natomiast padają tam szokujące słowa, kiedy leci raca z gazem łzawiącym. Jerzy Owsiak mówi, zwraca się nagle do ZOMO. Witamy serdecznie ZOMO. Ja byłem zszokowany tą sceną. No nie, ale ja ją odebrałem raczej jako wyraz takiego
dezaprobaty dla tych, znaczy nie wiemy, kto tam świecę rzucił, tak? No, ale on rozumie ale to, że rzucił to, że to raczej nie miał. Tam jest podejrzenie, że ktoś z ochrony, czy ktoś inny, tak? No i komentarz jego jest taki, że jak w jakiś sposób wyzywa, mówiąc kolokwialnie, tego kogoś od zomowców, że to on chce doprowadzić do nie wiem, likwidacji festiwalu, czy do jakiejś tutaj zadymy i raczej traktuje to chyba jako prowokację. Tak to odebrałem. To jest motyw, który się często pojawia w jarocińskich folderach, chociażby w wypowiedziach Waltera Chełstowskiego, w takich publikacjach zapowiadających festiwal, że my sami musimy o ten festiwal dbać, bo jeżeli będziemy robić coś, nie wiem, szerzyć agresję, tak, wywoływać bójki między poszczególnymi subkulturami, to sami ten festiwal zlikwidujemy. Nie będzie tego musiało robić ZOMO, tak? I że to od nas zależy, czy on się będzie dalej odbywał. I to chyba troszeczkę takie pokłosie tego sposobu myślenia było, jeśli chodzi o tę wypowiedź. To znaczy nie demonizowałbym jej akurat tutaj. Rozumiem. Jak tak naprawdę zakończyła się historia festiwalu w Jarocinie i co dzisiaj z Jarocina zostało? Ja może powiem Państwu, że Instytut Pamięci Narodowej wydał niezwykłe albumy poświęcone Jarocinowi oraz niezależnej muzyce rockowej z czasu PRL-u. Te rzeczy wciąż są do kupienia, ale ja rozmawiałem z ludźmi, którzy dbają o to, żeby ocalić pamięć o Jarocinie, między innymi z Jarocina i z Poznania. I oni mówią, że tak naprawdę to dzisiaj wskrzeszenie tego festiwalu, czy też przywrócenie pamięci, to jest głównie zasługa oddziału łódzkiego IPN-u, a pana konkretnie, który wydobył z archiwów materiały nigdzie indziej wcześniej niedostępne. No, oczywiście festiwal nie mógłby się odbywać, gdyby nie zainteresowanie lokalnych władz i organizatorów. Natomiast no, był pomysł na taką imprezę PRL Rock Festival, podczas której no, był to taki powrót do czasów PRL-u, jednocześnie z powrotem do tamtej muzyki. Ona się odbyła bodajże w 2004 roku. Później po jej sukcesie zdecydowano się na to kontynuowanie festiwalu, który no, oczywiście jest już troszkę inną imprezą w innych realiach. Natomiast no, wracając do tej pierwszej części pytania, no 94 rok to jest gdzieś koniec tego starego Jarocina, no, który siłą rozpędu już troszkę dotrwał do tegoż roku. Już rok wcześniej, kiedy organizatorem festiwalu był zresztą Kuba Wojewódzki, ona też impreza poszła w takim mocno komercyjnym kierunku, tak? Był sponsorem imprezy, była wielka firma tytoniowa z wielkim logo nad sceną, no to starym bywalcom Jarocina, przyzwyczajonym do innych realiów, do kontestacji, właśnie takie działalności związanej z kontrkulturą było nie do przyjęcia. Tam tak? Powstanie taka komercyjnego, no, takiego festiwalu już tam, typowo. W tym 90 roku jest zresztą taka scena dość charakterystyczna, poprzedzająca scenę z Jerzym Owsiakiem, kiedy uczestnicy festiwalu mają setki chyba papierowych samolocików, tak, i rzucają w stronę operatora telewizji polskiego. Jak zinterpretować tę scenę? No to oczywiście też jest sprawa już dyskusyjna, bo pamiętajmy, że mówimy o roku 90. Tam jesteśmy po wyborach czerwcowych, jesteśmy już sierpień 90 roku. Już w kraju wolnym. Mówimy o, natomiast młodzież ciągle traktuje, czy uczestnicy festiwalu ciągle traktują media, które się tam pojawiły, jako no, taką siłę niechcianą, byśmy powiedzieli. Czy to ze względów kontrkulturowych, czy względów, nie wiem, politycznych i kolaboracji z systemem, to już trochę trudno powiedzieć. Tak jak to Jerzy Owsiak zarzuca tej młodzieży troszkę ze sceny, że ona sama nie wie, czego chce. Myślę, że jednak trochę wiedziała, czego chce. Znaczy, chciała, żeby to pozostał festiwal kontrkulturowy, nie transmitowany przez telewizję, taki jednak zbuntowany. Czy to było do zrealizowania później w tamtych okolicznościach, w tamtych realiach, to już trudno powiedzieć. No ale ten konflikt narastał i on był coraz ostrzejszy. W 1994 roku doprowadził już do wyraźnych podziałów. On się przejawiał także na takim ujściu agresji i emocji w konfliktach między subkulturami. Bijatyka punków ze skinami przerodziła się w wielką bijatykę właściwie już na ulicach miasta z udziałem policji. I to był no, koniec tego starego Jarocina, taki gwóźdź do trumny. Tam zresztą widać zatrzymanego skina, który jest przesłuchiwany. To jest zresztą bardzo ciekawe przesłuchanie, bo on robi w czasie tego przesłuchania przegląd subkultur ówcześnie działającym. Czy coś wiemy o tym człowieku, który jest tam zobrazowany? Nie wiemy nic. No to jednak była dość duża subkultura. Wiemy, że jest zbyt goszczy.
to tyle można się dowiedzieć z samego filmu. Natomiast no, takich zatrzymań było sporo, one były dość przypadkowe, bym powiedział, w tych czasach wcześniejszych. No, przesłuchiwania raczej Służba Bezpieczeństwa i policja także nie miały jakiejś zwartej, przemyślanej strategii. To wszystko było takie dość przypadkowe zatrzymania, czy to uczestników festiwalu, czy jakieś represje w stosunku do muzyków były, nazwijmy to, jakieś spontaniczne, czy wyrazem jakichś negatywnych emocji funkcjonariuszy na przykład, a nie jakiejś przemyślanej strategii. Chciałbym teraz Państwa zaprosić na film nakręcony w 1990 roku przez ekipę milicyjną, która dokumentowała festiwal w Jarocinie. Jest to obraz pokazywany po raz pierwszy, rzecz bardzo ciekawa, bo dotycząca przełomowego okresu w historii Polski, ale też okresu przełomowego dla polskiej młodzieży, dla polskiej kontrkultury. Serdecznie Państwa zapraszam. Festiwal muzyków rockowych w Jarocinie w sposób cykliczny daje przyczynek do dyskusji na temat młodzieżowych grup subkulturowych w Polsce. W okresie wakacji, szczególnie dla dziennikarzy, jest to temat dyżurny. Większość z nich w czasie trwania festiwalu szuka sensacji w stylu czarnej mszy, czy też totalnej zadymy. Tymczasem zjawisko młodzieżowej subkultury jest problemem społecznym, będącym konsekwencją społeczeństwa kryzysowego we wszystkich jego wymiarach. Ideologicznym, ekonomicznym i w konsekwencji kulturowym. Wiadomo, że w Polsce istnieją grupy punków, skinów, satanistów, rastafarian, hipisów, dyskomanów, fanów heavy metalu. Można ich spotkać w większych miastach, jednak liczebność tych grup jest trudna do ustalenia. Jedynie koncerty muzyki rockowej pozwalają na szacunkowe określenie liczby autentycznych fanów poszczególnych grup. Każde pokolenie szuka własnej tożsamości. Szukanie to przybiera często charakter odmowy uczestnictwa w istniejącej rzeczywistości i ma charakter buntu. Młodzi wybierają artystyczne środki wyrazu dla przekazania swoich. Pokolenie lat 80. wybrało rocka. Jest to muzyka młodych ludzi, od których nikt nigdy nie oczekiwał prezentowania własnych poglądów. Podstawową treścią śpiewanych, wykrzykiwanych utworów jest prowokacja artystyczna, estetyczna i moralna. Nie dopuścić do obojętności, obrażać, szokować, drażnić, totalnie kpić. Oto cele prowokacji. Jeżeli słuchacz został poruszony treścią tej muzyki, to oznacza, że autorzy utworów osiągnęli swój cel. Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie jest największą imprezą tego typu w Polsce. Jego historia sięga 1970 roku, kiedy to w Jarocinie powstały Wielkopolskie Rytmy Młodych. Po 10 edycjach nastąpił generalny przełom, którego konsekwencją była zmiana na ogólnopolski przegląd muzyki młodej generacji. Z roku na rok liczba uczestników przeglądów wzrastała, by w 1983 osiągnąć 12 tysięcy. W tym samym roku zmienia on nazwę na Festiwal Muzyków Rockowych. Największy najazd fanów rocka festiwal przeżywa w 1900. Wtedy to liczba uczestników rockowiska wynosi około 20 tysięcy. Następne lata przynoszą systematyczny spadek ilości uczestników. W 1986 15 tysięcy, w 1987 12 tysięcy. By w 1990 roku osiągnąć 7 tysięcy. Czy oznacza to zmierzch tego gatunku muzyki? Raczej nie. Może ona jedynie dotyczyć zmiany treści utworów śpiewanych przez tych młodych kontestatorów.
Tematem realizowanego filmu były zjawiska subkulturowe wśród młodzieży. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na grupy utożsamiające się z punkami, skinami, fanami heavy metalu. Mówiąc o wymienionych grupach, nie można zapomnieć o hipisach i poperach. Na czym polega filozofia ruchu hipisowskiego? Otóż w jego ocenie człowiek we współczesnym świecie czuje się samotny, zagubiony, sfrustrowany. Życie wewnętrzne jest puste, z zewnątrz otacza go przemoc społeczeństwa. Pojawiły się sprzeczności między ideami pokolenia rodziców a praktyką, powodując, że system wychowawczy jest zakłamany, a człowiek, nie uświadamiając sobie tego, zmuszony jest do wiecznej rywalizacji i samopotwierdzania się, ukrywania swojej osobowości, swojego ja. A zatem człowiek musi się wyzwolić, idąc w kierunku swojej osobowości, swojego ja. Zażywając LSD, paląc haszysz, pożegna się ze swoim ego. Zobaczy nowe niebo i piekło, nowych bogów i wielowymiarowy świat. Żyjąc we wspólnocie, obcując z naturą, słuchając i tworząc muzykę, ciesząc się erotyką, stanie się radosny, prawdziwy. Popersi dążą do osiągnięcia doraźnych korzyści w postaci fajnego życia, rezygnując z buntu przeciwko społeczeństwu. W świecie neutronowych bomb, rakiet, naiwna walka młodzieży o lepsze jutro jest pozbawiona wszelkich szans, sukcesu. Dlatego skupiają się na sobie, jednocześnie odmawiając uczestnictwa w rzeczywistości, bojkotują świat, który jest im przeznaczony, szkołę, karierę, dzieci, gdyż dzień jutrzejszy może być dniem ostatnim. Znajdują szczególnie przewrotną drogę do swojej pseudorealizacji, poprzez oportunizm, poprzez branie ze świata dorosłych tego, co wydaje się najatrakcyjniejsze. Popersi szczególnie cenią sobie pieniądze, o które zabiegają, ale nie zarabiają, które są swoistym substytutem wolności, którą można sobie kupić. Zdawać, wytrzyjcie swoje skalane spermą ręce o trawę i złóżcie do klaskania, bowiem koty w marcu, Lenin w październiku, a Jarocin w sierpniu. Już po raz 11 Festiwal Muzyków Rockowej w Jarocinie. W tym roku wyjątkowo sponsorowany przez Państwowe Przedszkole dla Psychicznie i Niepowochorych. Otóż wszystkie informacje, które ukazały się na plakatach, a właściwie większość z nich są nieaktualne i nieprawdziwe, bowiem na przykład gwiazdą dzisiejszego koncertu w ogóle nie wystąpi dzisiaj ani Big Cys, ani Rex, ani Chłopcy z Klasy Broni, ani inne wszystkie kapele. Gwiazdą dzisiejszego koncertu będzie Maryla Rodowicz, wiecznie żywa Maryla Rodowicz i jej nowa grupa punkowa Kiła Mugiła. Maryla Rodowicz wystąpi z takim zespołem, a w składzie tego zespołu zagra Irena Santor na perkusji, Zdzicha Sośnicka na gitarze basowej, Bogusław Mec na mandolinie i drucie kolczastym, a w trakcie koncertu kapitan Nemo pokaże, jak można sobie przykleić buta prenem belecik do głowy na czas nieokreślony. Zgłosiło się 200 tysięcy zespołów, przez sito początkowe przeszło 40 zespołów, w tej chwili został tylko jeden zespół. I właśnie ten zespół, który już właściwie można powiedzieć, że wygrał Jarocin, bo tylko jeden zespół się zakwalifikował. Jest to zespół o nazwie bardzo ekskluzywnej, nazywa się Pijama Porno. I jako pierwszy właśnie zagra, tak więc gacie w dół, pieniądze na stół, Pijama Porno! Oh.
przejechaliście. Ostatni czas na Bogu. Tak, jestem świecie. Jestem po prostu świecie. Dobrze, ale punków jest cała masa w tej chwili, różne odłamy. Wiesz, tutaj chodzą, kurwa, no zobacz tych gości, no zobacz tych gości, kurwa. Kolej, chodź. Nie mam. Decyd pas. Nie mam to. Na pewno? A mam poszukać? Nie mam, a nie mam. Nie mam. Chusteczka. Proszę. Chodź tu posiadać maskę. Dobra, chodź. Chodź tu posiadać maskę. A powiedz, po czym poznajesz na przykład sezona, nie? No po tym. Są przybierańcy, kurwa. Dawno jesteś punkiem? 3 lata. Mam 22 lata w ogóle teraz, wiesz? Ja się sam dziwię, że jestem taki głupi, kurwa. Ale nie, głupia, ale nie po prostu to życie mi się podoba, nie wiesz, to jest kozackie życie, nie? Na czym polega właśnie życie panka? Jest tak, klej będziesz żąchał 3 lata i masz, kurwa, z mózgu masz siekę. Jesteś idiotą. A będziesz w kanał dawał 3 lata i jak się z tego wyrwiesz, nie, z nałogu, i mózg masz, kurwa, przez 1,5 roku ci wróci do normy. A po kleju ci nie wróci. A masz kolegę z kina jakiegoś? Mam. I to nie jednego. Ale co oni są? Słuchaj, to są po prostu, wiesz, to nie chodzi o to, że to są, kurwa, faszyści jacyś, bo nie wszyscy z nich są faszyści, nie? Nie wszyscy z nich są faszyści, kurwa, ale po prostu, wiesz, to są psychole, kurwa, tak samo jak pankowcy, nie? No widzisz, kurwa, co się dzieje w Rosji, nie? A sataniści to są w ogóle, kurwa, głupcy, nagrane ich, kurwa, i zapierdolić, kurwa. Chodź, gagot do telewizji się wypowiedź. Nie, to są, kurwa, psychole w ogóle, słuchaj. To w ogóle nic, oni kurwa, nic nie znaczą tutaj. I jak ty zacząłeś pankować? Jak to wyglądało? Jak ja zacząłem? Najpierw to ja byłem hipisem, wiesz. Hipisem byłem. Nie, z tych rzeczy. Ja nigdy żadnych narkotyków. Oprócz marihuany i haszu to nic. Znaczy, bo hasz to jest pochodna marihuany, nie? I oprócz haszu i marihuany nic nie brałem. Żadnych narkotyków. Bo to jest syf, kurwa. Bo w to się możesz tak wjebać, że nie wyjdziesz, ale... po prostu. Ja mam tego świadomość i dlatego nic z tego nie brałem, nie? Raz klej przyrząchałem i powiedziałem, że mam dosyć. A piwo? No to chyba ulubione... Piwo jest lewo, jest takie po prostu. Napojem panków, tak? Co? Ulubionym napojem panków. Ubierasz się, masz jakąś ten? Można. Bo sami się napiłaś i... Możesz kupić. Chcesz, to się mogę... Jak mi postawisz jedno piwo, to się zaprowadzę. Tak? Daleko to jest? Pod dużą sceną. Jak się duża scena zacznie, to się zaprowadzę, kurwa, sobie. Jasne. Będziemy. Z Poznania. Na kurwo będziemy. No jasne, no. Ty nie spiewasz. No jasne, to jest właśnie, bo wiesz, ciemne sprzedają legalnie, co no nie? Co chodzi? Nie na ciemne. Dla telewizji się, znaczy nie dla telewizji, tylko dla Uniwerku, kurwa, socjologiczne badania. No i o co tu chodzi w ogóle? Odejdź, kurwa. Jak odejdź? Odejdź, kuzyn, ja teraz mówię. No chcesz, to się mogę zaprowadzić, kurwa, bo wczoraj no, byli pod tą, pod dużą sceną, ale tam... A który będziesz? Na turbo będziesz? Nie wiem, czy wiesz, kiedyś tam była boczna bramka, kurwa, tak z boku, nie? Taka boczna bramka, w tamtym roku nawet, nie? Teraz już nie ma, tam tak z boku, nie? To ja cię mogę zaprowadzić na piwo. A jak mi postawisz browar, kurwa, to cię zaprowadzę. Nie ma problemu. Słuchaj, czy w Jarocinie skiny są? Przyjechałem? Pewnie, że tak. Byli wczoraj, ale wpierdol dostali i pojechali. Pojechali w pizdu. Do domu. Ale nie od gdzie? Niego! gdzie była rozruba? Na mieście. Tam gdzieś na mieście. No. Myślałem, że tu w miasteczku. Nie, tutaj to oni nie dosi, słuchaj. Żeby oni dosi, to by ich musiało być ze 300. Słuchaj, a ten czub, kogut świadczy... To nie jest kogut, tylko to się nazywa Irokes. Irokes, dobra. To Irokesi nosi Indianie. Z Kanady Południowej. Czy wielkość tego Irokeza świadczy o tym, że jesteś ważniejszym punkiem? Nie, tylko po prostu, wiesz, koleś Omgulska, czy nie, jak na przykład koleś ma, kurwa, z pół metra takiego Irokeza, nie? To koleś Omgulska, czy nie? Ale to wcale nie, o niczym nie świadczy. No, ale punk nie tylko nosi Irokeza? Nie tylko, no nawet nie, że nie. Opa, tybek, chodź tu. No? Chodź tu, tybek. No chodź tu, się pokażesz, kurwa, no. No. On nie ma Irokeza, kurwa, jest w porządku, pankowiec. O, idzie tutaj. A będę mógł pozdrowić moją mamę? No. Ale to nie jest telewizja. To nie telewizja. Nie. To jest w porządku, pankowiec, a on nie ma Irokeza, nie? Po prostu. Ale po czym go poznajesz? Ja bym go nie znał osobiście, na przykład, z imienia. No przecież to widać po nim, kurwa, że on jest pankowiec, kurwa. Dajmy szkodę. Przybierańcy to widać, no. Po mnie ten. Idą tu przybierańcy, kurwa, da. Ponad 2 lata. I
Jaki jest układ, stosunek między bankami a skinami? Układ jest taki, no jak spotkasz jednego kolesia, to może być w porządku. Ale jak oni już pójdą ekipą, jeszcze na gazie, no to dla nich jest każda żywa istota do zwalczenia. Nie przepuszczą. Nie przepuszczą. A czy nie jest odwrotny układ, kiedy was jest kilkunastu, a ich dwóch? To zależy, ale to jest sporadycznie, ale tak też się zdarza, trzeba przyznać. Też. Skórę tniesie. No skórę, no nas już nacięli w tamtym roku na Zakopcu, więc byliśmy taki dwudniowy, był festiwal w Zakopanem pod takim namiotem, bo to tam się też zebrało. A tak to ogólnie mówiąc, to jesteśmy krojeni co parę miesięcy z czegoś. Ale tylko my nikogo nie kroimy na razie, bo jesteśmy fajną ekipą, spokojną. A skąd przyjechałeś? My jesteśmy Tarnowskie Góry, Bytom, Chorzów. No to tam metal króluje przede wszystkim. Oczywiście, Chorzów to punków masz 3-5, a 100 metali. Bytom też większość metali. No ale z nimi się jeszcze idzie dogadać, chociaż kumpla ostatnio gonili. Słuchaj, a w miejscu zamieszkania, tam gdzie ty jesteś, też chodzisz tak jak w tym ubrany? Chodzę, mam problemy, bo mi na przykład mieszkam na małym osiedlu i każdy sąsiad się patrzy jak nie wiem na kogo. Ja ładnie mówię dzień dobry, ale swoje się śmieją i tak myślą. A rodzice? O, rodzice to osobny problem. No znaczy tolerują to twoje zachowanie, ubiór? Jak to powiedzieć? Bardzo mała tolerancja, raczej... No raczej właśnie, jak to powiedzieć, no... Nie akceptują tego, a raczej jakby się przyzwyczaili, bez akceptacji. A co robisz teraz? Jak teraz? Teraz się jeszcze uczę. Uczysz się, no właśnie, jak szkoła? No, w szkole to mam takie towarzystwo, że albo jest kilku metali, a resztę luzaków, jakieś dyskomłoty lub normalni szaracy, obywatele. I szkoła także daje popalić. Znaczy, czujesz tam dyskryminację jakąś? Czuję. Jeździsz na inne festiwale, na inne muzykowania? Tak. Gdzie? Ale ostatnio to, gdzie ja to byłem? Nawet nie pamiętam. W Odlocie byłem. Czyli trochę też bierzesz? I co? Wąchasz? Nie, trochę. Trochę. Do tego ale jeszcze to jest nie trochę drogie. Trochę. To jest droższe, no ale chyba lepsze. No, na pewno mniej szkodliwe. Mniej szkodliwe. A dużo punków bierze? No tak, procentowo, ja zawsze lubię mówić procentowo, no to z połowa. Jak widzisz swoją przyszłość? Co sądzisz o ruchu punkowskim? Jak on długo będzie trwał jeszcze? No to już miało kilka lat zamierać, ale jakoś jeszcze widać wszędzie ludzi. Ale nie wiem ile to pociągnie, parę lat, może dłużej. A jak widzisz swoją przyszłość? To znaczy co, skończysz szkołę i co byś chciał? Potem ominąć wojsko, no i później praca. Praca. Wielu jest takich, co w ogóle nie pracują, ale jednak trzeba pracować. A rodzina? Chcesz? Myślisz o założeniu? Na razie nie. A ile masz lat? 18. No a jeszcze 3 lata szkoły, więc można poczekać. A jaką szkołę właśnie? Jaki typ? Teraz skończę zasadniczą i od tego roku, nie, jeszcze rok zasadniczej i teraz liceum wieczorowe, będę równocześnie chodził. No czyli jakoś idzie w szkole i... Idzie, nie ma problemów. Mimo nie tego... jest się tukiem. Znaczy, mimo że masz problemy związane z tym swoim ubiorem, w jaki sposób tak mówisz, że jesteś dyskryminowany, no, jednak ci to idzie, tak? Idzie. No, pod tym względem nie można narzekać. Fajno, dziękuję ci, bardzo miło się nie nam rozmawiało. Co. Winien ci jestem chociaż 100 na mleko, co? Również uzyskać odpowiedź na pytanie, na czym polega ruch punk. Na ten temat uzyskałem tyle różnych odpowiedzi, ilu było rozmówców. Jeden z respondentów stwierdził, że dla każdego z nas ruch ten jest czymś innym. Wynika to z problemów, jakie w danej chwili nas nurtują.
Najczęściej powtarzanymi argumentami to chęć bycia wolnym, niezależnym od nikogo. Chcemy być sobą w każdej okoliczności. Chcemy walczyć z wszystkimi przejawami zła i przemocy. Protestujemy przeciwko zbrojeniom i zanieczyszczeniu środowiska. Chcemy żyć na pełnym gazie, nie przejmując się dobrami materialnymi, żeby nie być takim jak rodzice, siedzący w domu i oglądający telewizję. Negacja rodziców dotyczyła przede wszystkim ich konformistycznych postaw, i to zarówno w pracy, jak i w domu. Forsa i ciuchy nie stanowi o człowieku. Liczy się człowiek, równość, wzajemna pomoc, dzielenie się bodaj ostatnią kanapką. Szokując wyglądem, można zwrócić uwagę na to, co się myśli. Nosić strój, który jest wygodny, a nie modny. Mimo ciągłej walki o pokój, obawiają się, że dzień następny może być dniem ostatnim. Dlatego należy nie martwić się jutrem. Trzeba żyć dniem dzisiejszym. Utożsamiają anarchię z wolnością, światem bez granic, swobodnymi kontaktami między państwami. Narodził się w Anglii na początku lat 60. i istnieje do dnia dzisiejszego. Jego zwolennicy wywodzili się z najuboższych rodzin robotniczych, wychowywali się w ubóstwie pomiędzy alkoholikami i prostytutkami. Dostrzegając nicość swojego życia, bezsensowność, postanowili nie poddać się i być silni. Tak silni i brutalni, żeby budzić strach i nienawiść. Swoje ataki kierowali szczególnie przeciwko kolorowym emigrantom, Żydom, komunistom, hipisom, homoseksualistom. Wzory do zachowań czerpali z ideologii faszystowskiej. Skin musi być silny, odważny, do siebie, musi też cierpieć. Stąd modne między nimi samookaleczenie na całym ciele, tak zwane sznyty. Z chwilą pojawienia się ruchu punk jako mniej liczebni zostali wtopieni i uznani za jego prawicowe skrzydło. Słuszniejszym byłoby traktowanie skinów jako jednych z prekursorów, których bliska z przestępczością forma buntu przez punków została odrzucona. W Polsce ugrupowanie to liczy około 2000 młodych ludzi. Cechy charakterystyczne ich wyglądu to wygolona na łyso głowa bądź krótki jeżyk, kurtka typu jeans bez napisów, spodnie jeans z podwiniętymi nogawkami, buty wysokie typu dog lub cockney, związane kolorowymi sznurowanymi łami wokół łydki, podkoszulka lub koszulka w kolorze ciemnym oraz elastyczne szelki. Uzbrojeni są w łańcuchy, noże, brzytwy, żyletki. Dzielą się oni na nazi skinsów, utożsamiają się z typową ideologią faszystowską, red skinsów, chcą stworzyć w Polsce prawdziwy socjalizm. Ojskinsi, czyli kibice drużyn piłkarskich, to oni wszczynają bardzo często burdy na stadionach piłkarskich, popierani przez kluby kibica i hardkorowcy. Jest to boczny odłam skinów, identyfikujący się z Narodową Partią Polski. Za najpoważniejszych swoich wrogów uważają punków i satanistów. Ci pierwsi to brudasy, a drudzy to świry, bo profanują krok. Podkreślali, że są rasistami. W Polsce nie powinni przebywać Arabowie i Murzyni. Każdy z nich stał się skinem, był punkiem. Uważają, że z tym ruchem związali się do końca życia. Wejście do grupy skinów odbyło się na podobnych zasadach, jakie to jest przyjęte u punku. To znaczy, należy osiągnąć określony wiek, wiele w życiu zrozumieć. Ponadto trzeba wykazać się dużą tężyzną fizyczną. Wiedzą, co to jest pytanie z pogo, ale starają się nie uczestniczyć w nim, gdyż można się ubrudzić. Wszyscy rozmówcy wywodzili się z rodzin rozbitych, bądź niespełniających we właściwy sposób funkcje wychowawcze. W przyszłości planują ukończyć szkołę, podjąć pracę zawodową,
Podobnie jak panki lubię jeździć na wszystkie ważniejsze koncerty muzyki rockowej. Pijam alkohol, zazwyczaj piwo. Większość z nich odurzała się. Wśród kinu spotyka się również dziewczyny, o których przedstawiciele innych grup mówią, że są panienki lekkie oprowadzenia się. Skinowie nie znają pojęcia sympatii ruchu. Z kinem się jest albo nie. Podszywających się pod ten ruch spotykają ostre represje. Ze względu na skrajność form działania tej grupy, zdecydowana postawa, używanie podstępnych metod walki, sięganie po ostre narzędzia, nóż, brzytwa, żyletki, jak również tężyzna fizyczna, należy ich uznać za najbardziej szokujący i agresywny element w obrębie młodzieżowej podkultury. Przejdę się, dziewczyny. Nie mogę tu siedzieć, nie mogę, bo nie mogę. No, denerwuję się tutaj, no. Ale czym się denerwujesz, no? Przecież nie chcemy czymś zrobić. Ale nie mogę, nie mogę, no płakam, no przejdę się gdzieś, no. Ktoś mnie przeprowadzi w parku, no. Dobra. A nie chcemy, żebyś się... Mam Celtic Cross, dobra. Co to jest ten Celtic? To jest po angielsku. A co to jest? Krzyż Celtycki. Które to jest? Aha, to na ramieniu, tak? Co to oznacza, ten krzyż Celtycki? Nic. No to skinowie noszą tylko? Nie. A kto nosi takie krzyże? Nic nie. No nie. Ja przyjechałem do Jarocina z Bydgoszczy, pociąg 14.10 wyjeżdża. Jedzie tutaj, nie wiem, o 15 czy któryś. Przyjeżdża. Wszedłem do kawiarni, spotkałem dwóch kolegów z Płocka. Spotkałem ich. Powiedzieli, że tutaj biją skinów, że w ogóle rano wszyscy uciekli. Poszedłem do szkoły numer 2, gdzie w zeszłym roku byłem jako muzyk z kompanią karną z Bydgoszczy. Zapisany, spałem tam z nim, mieszkałem. I było koleś z zespołu Pabieda i te zielone żabki byli. I powiedzieli, że rano widzieli, jak przyszło 40 punków i pobiło 3 skinheadów. Jednemu łańcuchem rozbili pół twarzy, innych skopali i zabrali im obuwie, takie jak ja mam. Więc dlatego wyjechałem, bo nie chciałem dostać. No, umówiłem się z nimi, że przyjadę dzisiaj, wieczorem, tak jak przyjechałem, że przyjdę do szkoły i będę z nimi spał. Ja po prostu nie lubię sezonów. Ale to już jest? Tak, ja znam po prostu z punków, których znam. Znaczy, powiem ksywy, żeby nie było dokładnie. To jest tak. Szczota, Relax, Willy, Czapla. Są kolesie, którzy mają irokezy około 30 cm. I z nimi nigdy się nie biłem i to są moi kumple. I tych panków poważam. Jeszcze poznałem tutaj kilku kolesi. Teraz w Poznaniu. I to są kolesi, w których wierzę. A ci, co tu przyjeżdżają, to są tacy, co uciekają od rodziców. Połowa tutaj jest, z domu uciekli, połowa. Albo kłamali, że wyjechali gdzieś pod namiot z jakąś tam koleżanką, a przyjechali tutaj. W ogóle rodzice nie wiedzą, że oni tutaj są. I oni świrują, ubierają jakieś podarte spodnie, jakieś koszulki i świrują, że oni są tutaj pankami. I oni w ogóle, ci co właśnie nas biją, to takie kurde, no nie wiem, w sensie świry, no. Udają, że oni, no nie wiem, no, ja nigdy nie biję nikogo, no i o co chodzi? Na Hyde Parku, teraz w koło brzegu, był taki numer, że panki biły się z pankami. I byli wszystko dlatego, że połowa nie miała irokezów. A tego nie rozumiem. Jak ja byłem punkiem, się dawno zaczynałem, to byliśmy razem, a teraz na Hyde Parku w koło brzegu się bili. To jest punk i to jest punk. I biją się, nie wiem o co. Między sobą? Ja byłem w Łebie, wróciłem do Bydgoszczy i z kumplem rozmawiałem z Bydgoszczy, młody, on tam tak jest punkowy z Bydgoszczy. On był na Hyde Parku i opowiadał, że panki biją między sobą. I byłem teraz w Łebie, wykąpać się, zabawić. I wróciłem do Bydgoszczy i stwierdziłem, że będę Racina. I tu przyjechałem i kolegów z Pobiedy znam, bo byłem teraz, jak była zimą, były koncerty w Brodnicy, tam w tym klubie młodzieżowym. I oni tam w sumie tam po znajomości z nimi wchodziliśmy i pogadaliśmy z nimi.
Pobieda to jest wasz zespół? Jaki wasz? Moskinowski? Nie, to jest zespół, który ma bardzo dobrą muzykę. A jaka? Nie wyszedł w Polsce na fale. A seks bomba? Nie, seks bomba się skończyła. To oni się odcięli od ruchu OI. A dlaczego? Wzięli włosy i mówią teraz skin is dead. No ale dlaczego panki w tym roku obliczyli z Pondelami? Bo panki nie zrozumiały, co chodzi, bo skini po prostu odcięli się od seksbomby, seksbomba od skinów i seksbomba już nie istnieje. Teraz w ogóle w Polsce istnieją takie kapele, na przykład Biali Chłopcy, Baranki Boże, potem jest jeszcze kilka, Buty Doktora Martensa, jest taka kapela. To są kapele skinowe, które nigdy się nie dostają do Jarocina, bo się tutaj boją ci wszyscy porządkowo. Boją się tego, żeby rządu kapele przyjąć. Ale to, że tak? Tak, a ta muzyka jest tak dobra, że gdyby oni tu zagrali, to by był spokój. O czym jest ta muzyka, ta wasza, kapele skinowskich? Bo pankowską no słyszałem, ale skinowską no nie udało. To się różni. Jak byłem punkiem kiedyś, to się goliłem na tak jak teraz mam. Bo to nam już odjazd punkowy. Pan wznaje anarchię, ale wiadomo, że anarchia jest utopia, anarchia jest bzdura. A skin, to jest koleś, my wyznajemy white power. To Polska jest biała siła. Nie tolerujemy żadnych cyganów, murzynów, wszystkich obcych w Polsce. Twierdzimy, z kawałek BTM-u. Polska ponad wszystko. Bądź dumny z tego, że jesteś Polską. Bądź dumny z tego, że Polska jest twój kraj. Skini. Ich znak jest Celtic Cross. Ten krzyż, co ja mam przy tej gapie. To jest ich krzyż, do tego jest trójząb, który wyznaje siłę, wiarę i wierność. I my się nie sprzedajemy nikomu. A wiarę w co? Wiarę w naszym. Po prostu. Tą ideologię. My twierdzimy, że Polska jest tylko dla Polaków. I Polska jest jedna. Mam adresy, ja piszę tak. Z Włochami, z Wielką Brytanią i z RFN-em. W sumie polscy koleś to jest faszystami, wyznają tam faszyzm, a my faszyzm potępiamy, bo Hitler, nic nie nagrywa, Hitler był do tego stopnia w porządku, dopóki tępił obcą siłę, ale dopóki ruszył, jak ruszył Słowian, dopóki Polaków zaczął do gazu brać, w tym momencie my od Hitlera się odcinamy. I my, jeżeli... Był w Bydgoszczy taki motyw, był koncert w Bydgoszczy, gdzieś na hali stoi. Przyjechali koleś z Olsztyna i podchodzi do mnie punk i mówi do mnie, czy ja mam polskie tłumaczenie Mein Kampf. Ja mu powiedziałem w tym momencie, słuchaj synuś, ty jesteś Niemcem czy kim? No, zbiłem go wtedy, bo twierdzę, że koleś powinien mówić po polsku i nie powinien popierać niemieckie siły, bo my jesteśmy Polakami. No i taka jest sprawa. I my wyznajemy polską siłę. No i my dobra, my się bijemy, ale my bijemy tak. Tych wszystkich nazi punków, w tym Heil Hitler. Tych wszystkich bijemy. U mnie na koncercie, jak Bydgoszczy z koncert, to nikt nie powie Heil Hitler. Nikt tego nie powie. Bo on po prostu nie wyjdzie z tej sali. I my potępiamy wszystko, co jest związane z Niemcami. Są faszyści, hitlerowcy. Faszyści to są coś w stylu swój naród ponad wszystko. A się, nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał może jakieś opracowania Mein Kampfu, może Mussolini był pierwszy, taka książka jest teraz, wyszła w księgarni, tam dużo kosztuje. I tam jest założenie całe faszyzmu i to jest, że po prostu trzeba popierać swój naród, że swój naród wywyższać i nie można się, nie palę tytoni, po prostu dbam o siłę. Nie używam żadnych narkotyków i żadnych tytoni, tylko piję, trochę za dużo. I my twierdzimy, że nasz kraj powinien... Dobra. Nie wiem, może bym siedział, ale teraz będzie mecz z Wielką Brytanią i ja jadę do Warszawy. Jeżeli wyskoczą skini z Wielkiej Brytanii i będą coś na Polskę, to my ich rozbijemy. Ja mogę pójść siedzieć, ale oni dostaną i oni z Bydgoszczy nie wyjadą. Z Bydgoszczy, z Łodzi. Znaczy liczysz, że oni przyjadą? Przyjadą. I oni są tam? Przyjadą z Wielkiej Brytanii. W ogóle kibole Wielkiej Brytanii przyjadą, niech tylko będą coś na Polskę. To oni stąd nie wiedzą. W ogóle, ja tutaj znam... Pół Polski skinheadów znam i wszyscy jadą do Warszawy na Okęcie. Jak oni tylko na Okęcie usiądą i zaśpiewają coś, że na przykład Poland is dead albo coś w tym stylu, w sumie, no, widział pan moje dokumenty, skończyłem, miałem 5 lat angielskiego, znam angielski, wszystko znam. I jak tylko słyszę, że ktoś coś powie na Polskę, to w tym momencie ja mogę się bić i koleś się nie wyjadą stąd. Oni po prostu staną. Hazel będzie w Polsce, no i tyle.
Bo skinny to są tacy kolesie, którzy są... To jest na swój rodzaj, to jest taki swój rodzaj patriotyzmu, nie? Znaczy, dla służb porządkowych to jest takie, no, przesadzone, bo oni zbiją wszystkich, którzy powiedzą coś... Nie tak. Nie tak. Ale my uznajemy swój patriotyzm i ja mogę, na przykład... Fakt, wczoraj wyjechałem, ale nie wyjechałem dlatego, że bili panki. Wczoraj akurat chciałem tu rozróbę zrobić. Powiem panu szczerze, że chciałem tu zrobić rozróbę w Fiorocinie. Byłem w szkole, rozumiem się z tymi z Pabiedy i z Żaby Zielonej, bo z nimi się znam, to są moje kumple. I powiedzieli tak, że chodzi 40 banków i bije wszystkich, nawet jeżeli jest bankowiec, który ma włosy tak wyszerzone jak my, albo ma baki, to się baksy teraz zdoliłem, bo miałem dotąd duże, więc myślałem, no nie, na pewno będziecie mieli tam wygłoszy, tak tego będą. I oni biją sami siebie, panki się biją ze sobą. Który ma, nie ma irokeza, to się biją ze sobą. I my robimy, po prostu ich bijemy tylko dlatego, że oni są tak prymitywni. Bo skinhead, żaden w Polsce skinhead ze skinheadem nie będzie się bił. I my gdzie wjedziemy, zawsze jest ok. Ja gdzie wjeżdżam, koleś przychodzi, super, sztama, jest ok. A panki to są takie prymitywy, które, no nie wiem, no ja nie rozumiem tego, pojechali teraz do Koszalina i nie koszali do tego koło brzegu, zaczęli się bić, no. No to są panki, to są panki, ci anarchie wyznają ci anarchie, słuchałem tej samej muzyki i się biją, no. Słuchaj, nie słyszałeś o Redskins? Redskins, nie znoszę ich. Nasi list przysłali nam niedawno. W Polsce nie ma Redskinsów. Przysłali nam tak na przykład... Gdybym się poznał z panem, czy na przykład z tą wejść, ulotkiem ci przysłał Redskinsów. Oni nam przysłali ulotkę, na przykład są rozdeptane swastyki, na przykład piszą, że kolor skóry nie gra roli, że wszystko jest ok, że panki z kim... Po prostu Redskins to jest taka organizacja, która nie toleruje podziałów rasowych i którzy popierają tam panków i wszystkich. Oni są strasznie prymitywni, bo oni biją wszystkich normalsów. Idzie normal, jakiś tam normalny koleś zupełnie, oni ich biją i zabierają tam pieniądze, napady na nich robią, nie? Czy oni są tak ubrani w garnitury, czy to jest prawda? Czy to jest prawda? Nie, oni się ubierają podobnie do nas, nie? Oni w sumie wyglądają tak jak my, tylko że my ich poznajemy po krótkim... Na przykład ja kolesia wystarczy, że po... Przepraszam, odbiłem się. Porozmawiam z nim parę minut, teraz wiem, kto on jest. Nie? No znaczy to no wie pan jak to jest, nie? No kurde, od szczeniaka w takich różnych wrotowych tam bajerach, nie? Tam byłem kurde po Persem, potem byłem punkiem, fulla. Persem też był? Też byłem. No to jest zupełnie zaprzeczenie tego. Nie, no nosiłem długą grzywę, a i tam podgolone tyły. Napierdolałem wszystko, to się rusza, nie? Potem stwierdziłem, że to jest bez sensu, że są kolesi, którym tylko się pieniążki liczą. Jak nie masz pieniędzy, to się nie liczysz w tym całym. Poznałem punków, okej, byli super... Stara załoga, pamiętam, początek lat 80. Super klienci, poznałem tam, pieniądz się nic nie liczył, nie? Zajebiście. Jak ktoś mnie ruszył, to wiedziałem, że przylecą i mi pomogą, nie? Teraz się sprzedali. Na przykład teraz jest taki numer, że przychodzą punki i podchodzi do mnie jakiś i tam, ty tam z kim hejdzie, ty faszysta, coś takiego, nie? No to ja go biję, no i reszta mu nie pomoże. Ja go zbiję i reszta mu nie pomoże. Na przykład w Poznaniu byłem. Przyleciało full punków, tam gdzie dudani byliśmy, mieliśmy zupę grochową, strasznie dobre, bo zresztą. Przyleciało full punków i że my w ogóle jesteśmy kurde tam faszyści i zaczęli się stawiać, no. No, klepnęliśmy ich, no i poszli, kurde, no. Ale, no nie wiem, u nich to kurde, każdy ogląda liso, to jest, przepraszam, tak powiem, każdy ogląda tak jak ja, to jest chuj, który napada na wszystkich i zabiera wszystko. To dla nich... No, ale wy też nie jesteście na nich też tolerant, też ich nie tolerujecie. Nie, ja nigdy nie toleruję, na przykład jak mi przychodzi bankowiec, na przykład jak ten do mnie Mein Kampf się pyta, no kurczę, czy jestem Niemcem, czy to, że mi Mein Kampf, kurde, tłumaczę. Słuchaj, jak u ciebie tam w Bydgoszczy, czy na przykład tam jest was mało? Panki są też? Jest super mało. A panków? Panków, no się, nie, bo Bydgoszcz jest taki klimat, że panki i my to się znamy, bo to jest, bo my, ja też byłem pankowcem i tam wszyscy wyszli z punk rocka i my się tak znamy, że tam nie ma żadnych bujek, tam, bo my się tak znamy jak, no, na kłuse konia, nie? Tak jest przysłowie. No. W sumie my chodzimy na Zawisza, nie? Ja i tak jeszcze koleś tutaj był, nie złapaliście go, bo akurat, no nie wiem, nie był ze mną. I my chodzimy na Zawisze i zawsze jest tam, o, skini przyszli, fajnie będzie, nie? No tak jest, no. A czy okay. To prawda, że skinowy to są przede wszystkim kibice jakieś duże? Znaczy nie. Był mecz w zeszłym roku ze Śląskiem Wrocław i straszna bójka wtedy była, strasznie te stali. Śląsk Wrocław, pogoniliśmy ich ostro.
No ale to jest takie prymitywne, nie? To jest tam, no to jest klub i to jest klub, no i oni do nas tam rzeczywiście tam Zawisza chuje, tam Bydgoszcz, Bydgoszcz, Jude, cała Bydgoszcz, nie? I takie teksty, nie? No to zlaliśmy ich i spotkałem w Poznaniu jakiś taki korek, koleś ma ksywę Korek. Spotkałem go i ząb stracił właśnie na tym meczu, bo dostał kamieniem zęby, tutaj jeden ząb miał wbity i tam, no wiesz, mecz meczem z kimś, z kinami, jesteśmy razem, nie? I tam poszliśmy razem na piwo i kajpnął, nie? Bo to jest tak, że no my się będziemy lali, dobra, na meczu będziemy się lali, nie? Bo to, no bo to za klubami to taki szowinizm taki typowy, nie? Taki patriotyzm lokalny jest, za klubami się lejemy. Ale jak my się zbieramy, zresztą tak tu Jarocin, myśmy przyjechali, to żaden skinhead z skinheadem się nie będzie lał, nie? I taka jest prawda. I na przykład jest taki motyw, że my nigdy nie podchodzimy i nie zaczynamy nikogo, nie? Bo zawsze panki się na patoczy, zawsze podchodzą i na przykład plunie mi coś na buta, no. No, no i w tym momencie muszę go zbić, nie? No bo to jest obraza, nie? Prawda, że nasze buty muszą być zawsze no, czyste. Tak, akurat nie wiem, czy podchodzimy. Sznurowadła. A to sznurowadła to ja nie patrzę, ja zawsze noszę granatowe. Nikt w Polsce nie nosi granatowych, a ja noszę granatowe. Zresztą to gdzieś mam czerwone granatowe. Było takie przyjęte kiedyś, że skiny są czerwone sznurowadła, ale teraz co drugi punk ma czerwone sznurowadła, a ja noszę te granatowe i takich nikt nie ma. A to na kolor ja w ogóle nie patrzę. Ja tylko rozmawiam z klientem, na przykład jakiej kapeli słuchasz, na przykład czy słucha Hitler SS, czy słucha tam Bazonkers, czy słucha tam Nabat, czy słucha tam Screwdriver, nie? I jakieś teksty czy zna, no to znam, no to jest swój koleś, nie? A jakiś taki frajer, który tam, o znam, kurde, tam Hitler SS, znam, no to powiedz jakiś tekst. No nie znam, kurde, no. Podróby są, no to są, jest full skinheadów podróbów, tak, podróby są, no. Czy wakacje przychodzą, idzie do fryzjera, się ostrzyże i wielki skinhead, no i takich my też lejemy. Teraz byłem w Łebie i tam był właśnie, był w sumie 25 lipca był zlot skinheadów w Łebie, nie. I oni pojechali potem do Brodnicy i tam w sumie było tylko wtedy, nie. Bo punki tam, rozumiem, ten radio usłyszałem, podpaliły punki, coś takiego. No. Bo to przez punkowców wszystko, bo był zlot, żeśmy w Łebie sobie byli, popili piwa, plaża, bajery, panienki, tak powiem, nie. No jak to jest? Popiliśmy sobie, pomówiliśmy się. W sumie mamy, bo mamy kontakt z całą Europą, nie? Z Australii tam w sumie mamy takie fanziny, przysyłają nam fanziny tak, z Londynu przysyłają, a są faszystowskie, bo Ku Klux Klan i te inne. To są faszystowskie, nie? Ale tam wybieramy tylko co nas interesuje. Z Australii też tam przysyłają nas takie, kurde, różne nazistowskie fanziny, nie? Australia, Włochy mamy, w sumie mamy full adresy, mamy kontakty z tymi klientami, nie? I tylko się cieszymy, że poczta nie cenzuruje, bo to by nigdy nie przeszło, nie? Bo są takie gazetki, że tam swastykę, jeszcze ostatnio koleś przysłał nam kalendarz na rok 89, ale jest z Hitlerem, Hitler tam salutuje i jest taki żołnierz tam, tak chyba je, no bo u nich na zachodzie to jest po prostu, u nas Hitler, znaczy my Hitlera nie lubimy, bo to jest taki klient, no, no miał do Polaków wąty i gazował. No, poświęcimy ile Polaków zginęło, kurde, w Treblince nie zginął Polak. No, no, my za to Hitlera nie lubimy, nie? No, ale u nich Polak, oni wojny nie widzieli, to dla nich Hitler, nie? Oni dla nich się Hitler nie liczy. Skinni to są tacy, którzy żyją dniem dzisiejszym. Jest dzisiaj, ja wierzę, że to jest mój kumpel i mnie nie wsypie. Na przykład jest jakaś zadyma i go złapią i on powie, że sam na komuś najebał, ale mnie nie przypucuje, nie? I takie są bariery, no. I skinni nie wierzą w żadne, tam, żadnego Boga, żadnego szatana, a satanów po prostu nie lubimy, bo to jest takie, no chodzą cmentarze niszczą, no kurde, jak można, no dobra, człowiek umarł, no jak można mu rozpierdolić grób, no, no ja tego nie rozumiem. A czy ty wierzysz w Boga? Czy praktykujesz? Nic nie praktykuję. A wierzysz w Boga? Nie, nie wierzę, jestem taki, wiesz. W sumie przyszedłem do No Future, tam punki nie wierzyły, potem narodził się ruch, oj kurde, nie wiem. Ale chodzi o to, że my nie robimy satanistów, bo oni są prymitywni. Jak można zniszczyć grób, gdzie leży martwy człowiek, albo jego kości leżą? Jak można to zniszczyć, no?
przecież wam kurwa za to nie płacą, nie? Brygitka! Będziemy robili my. Przepraszamy was za to.
Słuchajcie, ale od was też wiele zależy i tolerancja jest to cnota, którą powinniśmy tutaj przede wszystkim pielęgnować. Słuchajcie, bądźmy tolerancyjni. I dla tych, którzy są głupcami, i tłumaczmy i łapmy ich za rękę, kiedy rzucają. I dla siebie samych, i dla tych muzyków, którzy grają tutaj dla was, przecież nie dla kogo innego, tylko dla was. I dla tych ludzi, którzy pracują, żeby pokazać tę naszą muzykę w całym kraju. Co oni wam złego zrobili? Ludzie! Dobrze mówi, dać mu! Okej. Kamerzyści są pijani, co ty gadasz, człowieku? Nie gadajcie bzdur, ludzie. Ludzie, bo powoli się robi trybuna ludu. Wracamy do muzyki, Jarocin 2. Heavy metal, czyli ciężki metal. Narodziny tego gatunku muzyki sięgają końca lat 70. Powstał on już z istniejącego punk rocka, który stopniowo zaczął tracić na popularności. Wtedy pojawiają się nowe grupy, które przede wszystkim swoim zachowaniem na scenie szokują publiczność. Przykładowo zespół Wasp w czasie koncertu na scenie pije krew z czaszki, je surowe mięso, a na deser torturuje dziewczyny. Jest to oczywiście stymulacja, która ma wywołać uczucie lęku wśród widzów. Sama muzyka jest ciężka, niczym ołów, posępna, satanistyczne teksty, takież brzmienie głosu wokalisty, rynsztokowe odgłosy, piski, sprzężenia, roznaładowane śmiercią odgłosy gromów. Do tekstów tych utworów przywiązuje się znacznie mniej uwagi, niż to miało miejsce w grupach punkowych. Najważniejsze bowiem jest wytworzenie określonego nastroju przy pomocy świateł, dymów, petard. Rola młodzieży słuchającej tego gatunku muzyki ogranicza się tylko do jej słuchania i nauczenia określonego stroju, tych czarnych, skórkowych kurtek, na które zakłada się dżinsowe kamizelki pokryte licznymi napisami oraz obrazkami przerysowanymi z różnych okładek płyt ulubionych zespołów. Spodnie z łatek, wysokich czarnych butów, włosy noszą długie, spadające na ramiona. Nie głoszą specjalnej ideologii. Uważają, że muzyka jest dla nich źródłem przeżyć emocjonalnych. Jak wyjaśniają, heavy metal dzieli się na kilka odłamów, m.in. na speed, dead, black metal. Fani heavy metal negatywnie odnoszą się do punków, skinów. Podkreślają, że festiwal organizowany jest po to, aby można było posłuchać muzyki. Nie powinien być więc okazją do załatwienia wzajemnych porachunków. Wszyscy rozmówcy uważali, że tylko heavy metal w Polsce nie jest ruchem młodzieżowym. To tylko skupisko fanów muzyki ulubionej ze względu na jej żywiołowość. Spośród członków heavy metalu wyłoniła się grupa satanistów, która preferuje tak zwany black metal, ponury, utwory mówiące o śmierci, o złu, jakiemu służą itd. Jak wygląda czarna msza w wykonaniu naszych rodzimych satanistów? Brak jest określonego modelu prowadzenia czarnej mszy. Różnią się one oprawą w zależności od środowiska. Zawsze jednak muszą w nich występować pewne elementy. Mszę prowadzi wtajemniczony przeor. On to nadaje całemu misterium określoną oprawę. Używane są dwa krzyże, jeden mały, symbolizujący kościół, który to w końcowej części obrzędu bywa spalony na znak ginącej potęgi wiary chrześcijańskiej, i drugi duży, odwrócony, który symbolizuje rosnącą potęgę szatana i jego wyznawców. Zabicie zwierzęcia na rytualnym ołtarzu przy pomocy noża, naznaczenie uczestników mszy jego krwią. Zadanie śmierci następuje w ściśle określony sposób poprzez wyrwanie skonającego zwierzęcia serca. W czasie mszy powinny być określone układy odnosienia, to jest trumna, czaszka lub inne elementy symbolizujące śmierć. Msza rozpoczyna się o godzinie 23 i jej kulminacyjnym momentem jest godzina 24, kiedy następuje wywołanie szatana. Do czynności rytualnych należy nacinanie skóry na palcu, mieszanie otuczonej krwi z winem i picie tego wina. Jest to element jednoczący wszystkich członków grupy.
Wśród satanistów istnieje hierarchizacja. Na czele sekty stoi przeor, następnie mniej wtajemniczeni słudzy, a na końcu wyznawcy. Znak rozpoznawczy to odwrócony krzyż noszony na różnych częściach garderoby, bądź w postaci łańcuszka na szyi, w uchu, kolczyk. Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić metalowca od satanisty. Ich ubiór w zasadzie niczym się nie różni. Nawet zewnętrzna symbolika satanisty bywa noszona przez metalowców. Co za wywiad tutaj jest? Co to za wywiad jest? Możesz się wypowiedzieć, słuchaj. No jest wreszcie metalowiec, no. Jaki? O. Z telewizorem na plecach. Co to jest? Odwróć się, podnieś telewizor tam do kamery. Kreator, tak? A to w zeszłym roku był kreator. Tak, to jest najlepsza grupa. To Metallica najlepsza z grupa. Nie, Metallica jest najlepsza. Metallica, Kreator, Polski. Metallica, Turbo i Gadi Turbo. Turbo, Turbo to jest tak dla jaj, wiesz? Ale nie, nie, słuchaj, bo ty mówisz, że Kreator jest najlepszy, ale... Ma rację! W Europie, nie ma racji. Tak, nie ma racji. To jest perfekcja. A Kat? Co? Kat, to już nie was... A to już są krajowe, to są krajowe spory, ale... To co, wy już nie uznajecie tych krajowych? No to kurwa, ma to jest bez pojęcia. Dlaczego? No nie, wyjaśnij. Zachód to jest perfekcja. U nas nie ma... W Polsce nie ma firmy dobrej, firmy nie ma dobrej. Ale mają na się uważam, że w tym roku Rocin był do... Co ty masz na szyi? Mam kolczatkę na szyi, ale... Uważam, psa robi. Że Rocin w tym roku był do niczego, ponieważ... Myl się, dzisiaj będzie święto. Boga, pieniądze i sława. Karnet 10 klocków kosztował i to było jedno. A druga rzecz, jakby to kosztowała. Jak widziałem to na koncercie, jak się dzieci bawią, to mi się niedobrze robiło. Skakali sobie, jakby byli jakimś papadesia albo kiwie co. Nie mają pojęcia o pogoń na przykład na KSU. Znają kapelę tylko z płyty i nagle wielcy fani KSU. Tutaj jest fan KSU, no, prawdziwy. Paczkę zadeptali. Na pewno nie jednego. Będzie co dzisiaj. Ale dzisiaj będzie tylko metal. Tylko metal. Dostałe kapele będą. Gdzie turbo będzie. Chodzi po prostu, żeby z tym grać metal, musi mieć na czym grać ten metal. To jest pierwsza sprawa. Fakt. A co dadzą im te luny 22 i co on z tym zrobi? Venom, od tyłu chyba. Parę łańcuchów, parę łańcuchów. Łańcuch w rękę i o, pójdzie. Metal cię interesuje. Sataniści niedaleko was są. Co o nich myślisz? O nich kawał idiotów. No oni się ubierają tak jak ty. Ha, kurde, trochę inaczej. Coś sobie tam napiszą na tym i się uznają za satanistów. Tyle, że no, to są idioci. To jest coś odwrotnego do... W Szczecinie trochę chrześcijaństwa po prostu. To jest odwrócone chrześcijaństwo. Ja znam prawie wszystkich. To jest negacja tego wszystkiego. Negacja chrześcijaństwa po prostu. Oni pójdą na cmentarz, bo wywracają krzyże satanistami. Ja jestem w ciemności, ale nie jestem satanistą. Dzieci nada. Nasłuchają się o Kingu Diamondzie i oni już aura bulęgi pura. Nie, będzie gąsze odstawiać. King Diamond jest dobry. Dobry jest, lubi go posłuchać. No. Nie, co z tego, że śpi w kościele? Tak mi się śpi w kościele. Głos ma nie zadań. Jak śpi w kościele w trupie. On śpi w kapitnach, no to chce być sławny. Nie pani. Będzie sławny, nie w tym roku. Nie to co, przyjedziecie na jarocie? Wcześniej będziesz właśnie przyjedzie. No co, czad, ja papa nie rozumiem. Przyjeżdżajmy jakieś cepy. Jeżeli wcześniej się dowiem, nie ma innego wyjścia. Ja mam iść odkąd. Ale tak. No i kurde, dziękuję bardzo. To dwa wam damy. O, to jeszcze ja. Jego kasuje, nie wie co jest. Wydaje mi się, nie tak jak mówił Ojciec Święty, że Kościół powinien być tam, gdzie są w ogóle młodzi. I nie powinno dziwić w ogóle nasza obecność tutaj, na tym polu i wśród młodych, jacy oni są. Są chyba zawsze sobą. Trudno mówić, że są źli. Nie ma ludzi złych, dobrych, są wszyscy ludźmi tylko. Nie? Przede wszystkim to się opiera na tym, żeby tutaj być wśród nich. A jak się uda porozmawiać, no zazwyczaj bardzo dużo problemów mają i bardzo dużo do zarzucenia Kościołowi. Nie wiadomo skąd to się bierze. Przede wszystkim najpierw wychodzą zarzuty. Obojętnie z kim to się rozmawia, no że księża są tacy, że Kościół robi to, tamto.
A to jest naprawdę nie wiadomo, czy to ze szkoły jest, czy skąd to jest wynoszone. No bardzo trudno jest. No, takie no ważniejsze te zarzuty, jakie wam... No może tak ogólnie materializm kościoła, prawda? Materializm. No w ogóle. Spotkaliśmy się dzisiaj z zarzutem, że w ogóle... ujawnianie tajemnicy kościoła. Czy znajdujecie jakieś powiązanie pomiędzy ich problemami, a sytuacją w ogóle w Polsce? Jaka jest? Bo rok temu, czy dwa lata temu było zupełnie inaczej i w Polsce, i tutaj, na festiwalu. Tak. Nie? I czy tu jakiś związek widzicie pomiędzy nimi? To znaczy z układami politycznymi jest, z reguły chyba nie. Natomiast jeśli chodzi o rodzinę, nie? Wiadomo, że nasza rodzina w sumie no spada w dół. Wiele rozwodów i tak dalej. Po prostu nie ma kto wychowywać swoich potomstwo, swoich dzieci. I w sumie wydaje mi się, że rodzina dużo powinna wkładać w nich, nie? Wypadek morale rodziny. Tak, tak. No, od tego się zaczyna i społeczeństwo. Jedno idzie za drugim. Tak, potem oczywiście są jakieś takie oddźwięki, prawda, i w państwie samym. Oczywiście. Ale nawet tą różnicę to można zauważyć nawet po samym tym, co tutaj się dzieje, z tym, co podobno było. Że jest bardzo, nie przyjechała zbyt duża ilość ludzi. Po prostu przedtem to była komuna, było wszystko i ci ludzie byli zbuntowani przeciwko temu. Teraz wiele rzeczy, przeciw którym można było się buntować, zanikło całkowicie. No i w sumie i poziom wtedy ilościowy tutaj wtedy się obniżał. Tak, wszystko. Nie można, a to, że można z zomowcami się trochę tam poszaleć do tego. Pewne, powiedzmy, nawet małe ataki na kościół. Na kościół. Po prostu oni teraz szukają też jakiegoś zaczepienia, prawda? Mordercy, ostrzej tańczcie! Ostatni czas na pogo! Lewo marsz! Pojedynczy punk jest mało zaradny. Dlatego prawie zawsze trzyma się grupy, gdyż wtedy czuje się silny. Grupy te w zależności od wielkości nazywają się załogami, brygadami i kolumnami. Ich członkowie najchętniej uczestniczą w koncertach muzyki rockowej. Wtedy, gdy są one organizowane w plenerze. Kulminacyjnym elementem takich spotkań jest stanie z Bogą. Co o nim sądzą nasi respondenci? Dla zdecydowanej większości jest to forma wyżycia się, wyładowania energii. Pogo to siła bez nienawiści i życie się bez obrażeń. W tańcu jest przyjęta zasada, że każdego, kto się wywróci, należy szybko podnieść. Taka postawa wynika z wewnętrznej solidarności grupy, co popięga też uszkodzenie ciała przez ciężkie buty. Kurtka skórzana stanowi pewien rodzaj amortyzatora chroniącego przed silnymi uderzeniami. Podrzucanie w czasie tańca piasku rękoma i nogami stanowi pewną formę ekstazy. Gdyż taniec im już nie wystarcza. Jednak bardziej wiarygodna wydaje się być wypowiedź jednego z punków, że rzucanie piasku robi się dla efektu, dla reporterów. W tańcu tymczasem biorą udział skinowie, ale ich rola nie sprowadza się do rytualnego skakania i przepychania. Dążą oni do rozbicia pogo, kopiąc jego uczestników po nogach. Bywa, że tańczą również dziewczyny, są to jednak sporadyczne przypadki. Unikanie uczestnictwa w tym tańcu tłumaczą najczęściej brakiem odpowiedniej siły fizycznej. Również fani heavy metalu mają swoje pogo. W czasie koncertu, podobnie jak punki, tańczą. Pewnie z tym polega na naśladowaniu, zachowaniu muzyków, potrząsanie głową oraz bieganiu na scenę, skąd wykonują skoki w tłum tańczących kolegów. Na pytanie, dlaczego wykonują te skoki, najczęściej odpowiadali, bo tak jest przyjęte i tak jest fajnie. Trzeba umieć skakać, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. O tym Bukareszcie i o tym grudniu. Jedziemy. We'll be right back.
czy Jarocin będzie jeszcze trwał? Czy on już... To w tym roku już miało nie być. W tym roku już nie miało być, bo ludzie coś mówili, sioczyli. Ale w zeszłym roku byłeś. W zeszłym roku mówiło się, że też nie będzie. W tamtym roku nie byłem, bo miałem, jak to się mówi, żółtaczkę miałem. 2 lata temu byłem. Telewizja! A jak sądzisz, co będzie z nim? Co z Jarotkiem? Nie wiem, 2-3 lata może jeszcze przetrwa. Później zamienią na inne miejsce i to samo będzie. Tylko byle nie Jelonia Góra czy jakieś Opole, bo to już na pewno nikt nie przyjedzie. Rzeczywiście, teksty są bardzo płytkie, miejscami wulgarne. I wydaje mi się, że z roku na rok jest coraz słabiej, jeśli chodzi o tę stronę. Tą stronę moralną. Tak, tak, tak. No i w ogóle obniża się poziom coraz bardziej. Tu po troszkę umiera mu się. Jarocin czy pan? Muzyka, wszystko. Z roku na rok jest coraz gorzej, coraz większy syf. Wie pan co, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego są różni organizatorzy i różnie organizują Jarocin. Także jeżeli ktoś przyjedzie pierwszy raz i zobaczy jakąś taką totalną komercję, to może naprawdę zrezygnować z tego. A poza tym pieniądze. Pieniądze jednak dużo znaczą, jakby nie było. Bo nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby zapłacić tyle pieniędzy i na te parę dni, nie? No więc ja nie wiem, jeżeli to będzie dalej tak galopowało w takim kierunku jak teraz, to ja nie wiem, czy się utrzyma Jarocin. Nie zdziwi się, jak na drugi rok już nie będzie tego. Nie będzie tego. Nie będzie. Mówię panu tak dziadostwo, że ja myślę, że chyba jutro się spakuję i pojadę. Kraśnika Federalnego, przyjdź pod radio węzeł Omlet. Muti, przyjdź do namiotu, pilna sprawa kwadrat. Spekulant z Gorzowa, jeżeli jesteś, czekamy 5 minut przy szczekaczce, koledzy. Sprzedamy świeże mięso ze szczura, Azja i gęba. Zginął szczur od zagłoby, czarny samiec, wczoraj na dużej scenie. Proszę o oddanie go przy małej scenie, jak będzie grał defekt. Śmieszny, do jasnej cholery przyjdź, czekamy przed wejściem. Kreska z Iwoną. Byku czeka na kolesi, co mieli pożyczyć aparat.